doskonałej, bo oczywiście kontakt z słuchaczami pomaga wykładowcy. No, ale musimy sobie radzić tak, jak możemy. Będę kontynuował tam, gdzie przerwałem, żeby nie marnować Państwa czasu. Przerwałem, jak Państwo pamiętacie, omawiając geniusz Greków w różnych dziedzinach, przy czym zwłaszcza interesuje nas dziedzina polityczna i ten geniusz najpierw przejawił się przede wszystkim w postaci praktyków, wielkich prawodawców, którzy nadali poszczególnym polis prawa. W tych prawach bardzo twórczo podeszli do tradycji, którą odziedziczyli po przodkach, potraktowali ją jako surowiec, poprzekształcali istniejące instytucje i wpasowali je w nowy zupełnie system. Także o ile Hegel z wielkim entuzjazmem wypowiadał się o rewolucji francuskiej jako o momencie, kiedy ludzkość po raz pierwszy stanęła na głowie, czyli zaczęła budować porządek społeczny na rozumie, można powiedzieć, że Grecy zrobili to wcześniej, przy czym chyba mimo wszystko sensowni podeszli do własnej tradycji. Nie odrzucali ją en bloc, tak jak Francuzi w pewnym etapie rewolucji, ale potraktowali ją właśnie jako surowiec, przekształcając zgodnie z pewnymi racjonalnymi wymogami życia publicznego i eksperymentowali cały czas. Z jednej strony starali się zapewnić stabilność, ale jednocześnie dostosowywali swoje prawa do zmieniających się okoliczności. Także nie byli tutaj dogmatycznymi tradycjonalistami. Tak jak Państwo wiecie, dzisiaj Amerykanie na przykład ciągle opierają się na jednej i tej samej konstytucji i każdą nową inicjatywę usiłują pogodzić z intencją ojców założycieli. Jak mówiłem, najpierw refleksja polityczna czy nad sferą publiczną należała do praktyków, do polityków, do prawodawców. W pewnym momencie jednak stała się też przedmiotem zainteresowania teoretyków. Jak do tego doszło? Proszę Państwa, filozofia grecka to jest gęsty las, jak Państwo widzą, który da się uporządkować w pewne szkoły. Początkowo głównym ośrodkiem rozwoju filozofii greckiej była szkoła jońska, szkoła na wybrzeżach dzisiejszej Turcji, w koloniach greckich, tam założonych, gdzie ci pierwsi filozofowie przede wszystkim interesowali się zrozumieniem przyrody, natury, szukali pierwotnego arche, elementu, z którego przyroda się wyłoniła, czy który rządzi w przyrodzie. W opozycji do, czyli była to szkoła empiryków w dużej mierze, obserwowali świat i starali się zrozumieć, co się w tym świecie dzieje. Najbardziej wybitnym z reprezentantów tego nurtu był niewątpliwie Heraklit z Efezu, którego Państwo znają chociażby z maksymy Pantarei, wszystko płynie, czy też nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo za każdym razem inne nas oblewają fale. On też dostrzegł, że ład w naturze jest tak naprawdę oparty na harmonii między sprzecznościami, tak jak napięta struna w łuku czy w lirze umożliwia wydobycie harmonii, tak samo sprzeczności, opozycje żyją w naturze i utrzymują jej ład i ten element zapoczątkował później myślenie dialektyczne, przynajmniej można się doszukać zaczątków myślenia dialektycznego u Heraklita. W opozycji do tej szkoły powstali z kolei koloniści Italii, Eleaci, działający na Sycylii, czy generalnie w Italii, którzy z kolei byli skrajnymi racjonalistami. Dla nich istotne było tylko to, co rozum im powiada. Powiadali, że zmysły są złudne, dają złudne informacje. Widzimy, że pręt włożony do wody wygląda na złamany, w rzeczywistości nie jest złamany, także nie opierali się, odrzucili świadectwo zmysłów, opali się na rozumie. A co mówi rozum? Rzecz bardzo oczywistą. Byt jest, a nie bytu nie ma, jak Parmenides Elei twierdził. No, wydaje się to dla wszystkich jasne, oczywiste, oczywista oczywistość, tak? Byt jest, nie bytu nie ma. Ciekawe jednak, jakie konsekwencje z tego Eleaci wyciągnęli. Mianowicie stwierdzili, że skoro byt jest, a nie bytu nie ma, to jest tylko jeden byt. Byli monistami. Dlatego, że jeśli miałoby być coś poza tym bytem, czyli być coś, co nie jest bytem, czyli jest niebytem,
No ale niebytu nie ma, więc może być tylko jeden byt, bo wszystko, co byłoby poza nim, byłoby niebytem, czyli no, nie ma niczego takiego jak niebyt. Tak samo ten jeden byt musi być niezmienny, dlatego że jeśli by ten byt miał się w coś zmienić, to zmienić, czyli stać się czymś, czym nie jest, tak? Czyli jakimś niebytem, a niebytu nie ma, więc byt się nie może zmienić. Także staraj się uzasadnić to, podważając doświadczenia empiryczne, doświadczenie zmysłowe, doświadczenia empirii. No i ten konflikt między elatami a jończykami oczywiście musiał zostać jakoś rozwiązany. To później, to nas mniej tu będzie interesowało, rozwiązywał na swój sposób Platon, jego uczeń Arystoteles, założyciel Akademii i Elikejonu. Ale nas interesuje przede wszystkim kluczowy moment, kiedy ci filozofowie zaczęli się interesować polityką, życiem społecznym. Jak do tego doszło? Proszę Państwa, jedną ze szkół filozoficznych byli Pitagorejczycy. Pitagorejczycy powstali właśnie w Italii pod wpływem w dużej mierze elatów. Zajmowali się najrozmaitszymi dziedzinami nauki, matematyki, muzyki i tym podobne. I oni w dużej mierze kształcili młodzież na liderów politycznych, zasilając tym samym stronnictwo arystokratyczne. Oni wspierali tutaj pod tym względem stronnictwo arystokratyczne. W związku z tym, w momencie, kiedy doszło do przewrotu w Atenach, przede wszystkim do obalenia 30 tyranów, pojawiła się nowa potrzeba. Kto teraz będzie kształcił elity? Jak jest potrzeba, to oczywiście znajdzie się ktoś, kto zaspokoi tę potrzebę i pojawili się sofiści. Sofiści, proszę Państwa, uczyli za pieniądze. Tym się różnili od innych filozofów. To był zawód. Zawód oferowania wykształcenia za pewną opłatą. O tyle może mało demokratycznie to się wydaje, ale w każdym razie dawali wykształcenie. To jest bardzo istotne dla polityków. Bo co to jest wykształcenie? W trakcie zdobywania wykształcenia poznają państwo najrozmaitsze stanowiska. Ten poeta twierdził to, ten poeta twierdził tamto, ten filozof nauczał o tym, tamten filozof nauczał o czymś innym. Poznajcie całą gamę najrozmaitszych stanowisk na najrozmaitsze tematy. Te stanowiska sofiści uczyli traktować jako surowiec, jako narzędzie do tego, żeby uzasadnić dowolną tezę, jaką politykowi młodemu, jaka przyjdzie do głowy. Jak to Hegel trafnie podsumował, jeśli nie potraficie Państwo uzasadnić dowolnej zbrodni na świecie dobrymi argumentami, to znaczy, że nie jesteście jeszcze wystarczająco wykształceni. Każda zbrodnia od czasów Adama, Kaina i tak dalej, da się ją uzasadnić dobrymi argumentami, sięgając do takiego czy innego filozofa, literata, poety i tak dalej, twórcy kultury szeroko rozumianej. Da się znaleźć jakąś dobrą rację w każdym przestępstwie. Tak? Kierował się poszanowaniem wartości bogactwa, tak na przykład, albo chciał, jakieś ideały nim kierowały, albo przynajmniej jakieś zrozumiałe motywy. Da się to uzasadnić. I tego uczyli sofiści, uzasadniania najrozmaitszych twierdzeń czy postulatów politycznych. Pod kątem ściśle praktycznym. I wykorzystywali do tego oczywiście stanowiska najrozmaitszych filozofów, którzy do tego czasu już publikowali swoje prace. I ta różnorodność stanowisk oczywiście nie pozostawała bez wpływu na ich postawę w stosunku do nauki. Nauka nie była dla nich dążeniem do poznania obiektywnej rzeczywistości, ale wyłącznie źródłem surowców do działalności politycznej. Także można ich podsumować, ich działalność właśnie tak, że dali Grekom wykształcenie, pewną formę uczoności, można powiedzieć, czyli właśnie znajomość najrozmaitszych teorii, co oczywiście jest bardzo pożyteczne i przydatne. Najważniejszy, jeden z pierwszych z uczonych tego nurtu, uczonych sofistów, krótko mówiąc, samo słowo sofista jest różnie tłumaczone jako mędrek, mędrzec, no, w ten sposób raczej nieco ironicznie jest to, bo sofia to jest oczywiście mądrość, tak? Ktoś, kto się zajmuje mądrością, ale nie był to sofos, tylko właśnie sofista, więc raczej to jest ironicznie tłumaczone generalnie.
Jednym z takich najważniejszych był Protagoras z Abdery. Państwo, myślę, że w swoim dotychczasowym zdobywaniu wykształcenia spotkali się przynajmniej z jedną z jego maksym, mianowicie wszystkich rzeczy miarą jest człowiek. Ma to być takie credo humanizmu, credo ubóstwienia czy wywyższenia człowieka, człowieczeństwa. Miarą wszystkich rzeczy jest człowiek. Przy czym cytując bardzo często zapomina się o dalszym ciągu tego zdania, które brzmi tak. Istniejących, że istnieją, a nieistniejących, że nie istnieją. Krótko mówiąc, mamy tutaj w gruncie rzeczy credo pewnej formy relatywizmu. Tak? Dla każdego Protagoras, krótko mówiąc, obstawał przy tym, że nie ma jednej prawdy, jest wiele prawd. Każdy człowiek ma swoją własną prawdę i on decyduje o tym, co jest prawdą w gruncie rzeczy. Aczkolwiek jego stanowisko w sferach politycznych było jeszcze dosyć konserwatywne. To znaczy uważał, że każde polis opiera się na dwóch fundamentach. Przede wszystkim na sprawiedliwości opartej na prawach. I tutaj no, te prawa oczywiście, jakie są, takie są. Nie jest tak ważne, skąd są, natomiast posłuszeństwo prawom jest to obowiązek nałożony dla wszystkich równo i one chronią przed krzywdą. Drugim fundamentem polis jest wstyd moralny, wstyd, czyli szacunek dla własnej i cudzej indywidualności, który jednoczy ludzi duchowo i wzajemnie skłania do pomocy. Protagoras uważał, że ludzie, którzy są pozbawieni obydwu tych cech, powinni być zabijani, dlatego że zagrażają istnieniu państwa. Ktoś, kto jest pozbawiony poszanowania prawa i kto nie posiada wstydu moralnego. Ci ludzie są szkodliwi, niebezpieczni. Uczył słuchaczy, że mogą istnieć sprzeczne opinie, każdą można równie dobrze uzasadnić. Aczkolwiek oczywiście jego uczniowie powinni bronić tych słusznych opinii, cokolwiek to miało znaczyć. Znacznie bardziej radykalnym sofistą był jego uczeń Gorgiasz z Leontioj. Postawił on taką, napisał takie dzieło, Perito me ontos heperi physeon, czyli w języku pospolitym znaczy to o niebycie, czyli o naturze. Dotąd filozofowie pisali dzieła o naturze, chcąc wyjaśnić naturę, on stwierdził, że to jest w gruncie rzeczy nauka o niczym. No, fizyka zajmuje się niczym, tak? Natura, fizeus ma być niczym. To jest główna teza jego książki, że nic nie istnieje. A jeśli by nawet coś istniało, to nie da się tego poznać. A jeśli by nawet ktoś coś poznał, komuś udało się coś poznać, to nie da się przekazać tego komuś innemu. Widzimy radykalny sceptycyzm, później inspirował kolejne pokolenia sceptyków, odrzucając jakiekolwiek poznanie. O ile Protagoras uważał, że jest wiele prawd, Gorgiasz poszedł dalej. Nie ma żadnej prawdy, nie ma o czym, żeby prawda się do czegoś miała odnosić. Także on bardzo mocno właśnie rozwinął ten nurt sofistyki, która promowała dowodzenie każdej tezy czasami właśnie sofizmatami, tak? Czyli takimi pozornie logicznymi rozumowaniami, jak słynne średniowieczne akurat powiedzenie, że kto pije, ten śpi. Kto śpi, ten nie grzeszy. Kto nie grzeszy, jest święty. A zatem kto pije, jest święty. Tak? Logiczne bardzo. I mnóstwo tego typu sofizmatów wypracowywali, rozwijali sztukę erystyki, czyli sztukę prowadzenia sporów nie tyle w celu dowiedzenia, jak jest naprawdę, ale w celu obrony swojego stanowiska. I tutaj generalnie nauka szanuje argumenty ad rem, czyli do rzeczy, tak, które odnoszą się do meritum, które odnoszą się do tego, jak jest naprawdę. Erystyka natomiast zajmuje się wszystkimi innymi argumentami. Krótko mówiąc, na przykład wykazuje, że nasz rozmówca jest niespójny w tym, co mówi. Raz mówi tak, raz inaczej. Albo jest niespójny w tym, co mówi, z tym, co robi. Albo odwołujemy się do autorytetu
Na przykład profesora Fitzgeralda z Houston, z Uniwersytetu w Houston, nawet jeśli w Houston nie ma uniwersytetu, albo profesor Fitzgerald nie istnieje, bo go właśnie wymyśliłem, ale jest to autorytet amerykański uczony, jak wiadomo, a amerykańscy uczeni dowiedli, że ludzie uwierzą we wszystko, co ogłoszą amerykańscy uczeni. Ostatecznie, jak już wszystkie elastyczne triki, których jest kilkadziesiąt, to zebrał je w swojej książce o erystyce. Oj, zapomniałem nazwiska. Już XIX-wieczny uczony Schopenhauer, przepraszam, Arthur Schopenhauer zebrał w małym dziełku erystykę. Ktoś chce się z Państwa zaznajomić, to polecam, po to, żeby się bronić przed takimi, bo pełno ich jest w naszej debacie publicznej, różnego tego rodzaju trików erystycznych. Także warto je znać, żeby się przed nimi móc obronić, nie dać się nabrać. Ostatecznie, jak już nie mamy żadnych argumentów, to możemy zawsze uderzyć ad hominem, czyli ktoś tak obrzydliwy jak pan nie może mieć racji, tak? Czy odwołujemy się na przykład do powierzchowności, do jego pochodzenia, do jego najrozmaitszych przywar, które zupełnie nie mają nic wspólnego z materią, którą się zajmujemy. Przeciwko, proszę państwa, znaczy wśród sofistów w zasadzie, bo to był jeden z sofistów. Sokrates był sofistą, również początkowo nauczał za pieniądze, aczkolwiek był sofistą na tyle uczciwym, że był otwartym na krytykę. Lubił chodzić do teatru, nawet gdy wystawiano sztuki poświęcone jemu, Sokratesowi. To zwłaszcza mamy parę takich sztuk się zachowało, przynajmniej jedna, Chmury Arystofanesa, jeśli dobrze pamiętam. Sokrates powiadał, że jeśli tam jest... krytykują mnie słusznie, jeśli to odnosi się do faktycznie moich błędów, no to mam szansę się poprawić. Jeśli natomiast są tam zarzuty wymyślone, nietrafne, no to to nie jest o mnie. Nie o tym Sokratesie za ten, jakim ja jestem, tylko o jakimś innym pewnie Sokratesie. Także z przyjemnością posłucham. Sokrates o tyle właśnie odszedł od sofistyki, że zaczęło go interesować nie tyle, jak przekonać innych, ale jak jest naprawdę. I to jest jakby rewolucja, której dokonał i skupił się właśnie na człowieku. Jeśli miał wychowywać polityków, młodych polityków, to musiał określić, który to jest dobry polityk. Dobry polityk to jest taki, który się troszczy o ludzi. No, ale żeby się troszczyć o ludzi, tak jakby państwo, nie wiem, dostali jakieś egzotyczne zwierzę do przechowania na czas kwarantanny na przykład, tak? To musimy wiedzieć, czym to zwierzę się odżywia, jaki jest jego tryb życia, jak o niego zadbać. Tak samo musimy poznać, czym jest człowiek, jaka jest jego natura, co tak naprawdę jest dla niego dobre. Otóż Sokrates uznał, że tym, co odróżnia człowieka, tym, co jest kluczowe w nim, jest psyche, jest dusza, jest to, co rozumne. To nie jest nie w tym sensie dusza, tak jak się kojarzy Państwu, nie wiem, ze spirytyzmu może, czy z jakieś widmo, tak, snujące się po zamkach, czy ulatujące z człowieka w czasie śmierci. Tu chodzi o coś, co jest w człowieku, coś, co odpowiada za to, że jest on istotą rozumną, myślącą. To Sokrates uważał za duszę. No i z tego wynika jego nacisk na wierność dwóm maksymom delfickim przede wszystkim. Maksymy delfickie to jest taki zbiór przysłów, które ułożyli najwięksi mędrcy z Aten jeszcze przed Sokratesem, nie z Aten, z całej Helady, z całej Grecji, jeszcze przed Sokratesem i wyryli je na portyku świątyni Apolona w Delfach. Stąd te przysłowie mądrości bardzo lapidarne, jak tu widać, składające się z dwóch, a trzech słów, były takim drogowskazem mądrości życiowej dla Greków. To nie są jakieś objawione przekazania, ale pewna mądrość, sto kilkadziesiąt maksym delfickich, które no, wyznaczały styl życia, mądrość codzienną z różnych regionów Grecji zebrane. I jedną z takich maksym, która wyjątkowo była ważna dla Sokratesa, była właśnie se auton te poiei, czyli sobie samemu dobro czyń, tak? Czyli staraj się troszczyć o siebie, krótko mówiąc. Bądź dla siebie dobry, w sensie czyń dobro dla siebie samego. Ale żeby troszczyć się
o siebie samego, trzeba też być wierny drugiej maksymie, realizować drugą maksymę. Gnotis auton, czyli poznaj samego siebie. To jest dokładnie ta sama maksyma, która w Matrixie, w kuchni wyrocznik, gdzie Neo wchodził, była powieszona tam akurat w wersji łacińskiej. Natomiast to jest jedna z najważniejszych maksym, no, generalnie cywilizacji zachodniej. Tak? Poznaj samego siebie. Musimy poznać siebie, żeby móc sobie dobrze czynić. I to jest jakby rdzeń przesłania, czy podstawy myślenia w ogóle Sokratesa. Sokrates, proszę Państwa, zasadniczo, skoro poznał już, tak, że człowiek jest duszą, że to, co w człowieku najważniejsze, to jest dusza, musimy się zastanowić, w jaki sposób dobrze czynić tej duszy, a zatem czym jest własna arete tej duszy, czyli własna cnota, w sensie sprawność, pewna dzielność własna. Arete, proszę cnoty nie kojarzyć tak jakoś mieszczańsko, tak, że cnota polega na, nie wiem, za przeproszeniem, trzymaniu nóg razem, tak? Tu chodzi, cnota to jest pewna dzielność, pewna zdolność. Można powiedzieć o nożu, że jego cnotą jest ostrość, twardość na przykład, czy ergonomiczny kształt. Tak samo, jeśli wiemy, że człowiekiem jest dusza, że dusza jest najważniejsza w człowieku, to musimy zastanowić, jaka jest aretę duszy. I tą aretą duszy, zdaniem Arystotelesa, jest poznanie. Skoro dusza to zasadniczo rozum, to najdzielniejsza dusza to jest taka, która jest zdolna poznawać. Poznanie jest tutaj kluczową sprawnością duszy. Wiedza. I tutaj w zasadzie Sokrates wszystkie cnoty tradycyjne sprowadził do jakiejś formy wiedzy. Weźmy odwaga. Odwaga to jest wiedza o tym, kiedy należy się bać, a kiedy nie. Kiedy należy być odważnym. Tak samo szczodrość i tak dalej. Wszystko tak naprawdę jest pewną formą wiedzy. Sokrates był na tyle konsekwentnym człowiekiem, że nie dopuszczał możliwości, że ktoś wie, że coś jest dobre i mimo to postępuje inaczej. Coś, co było później dramatem, no co bym bardzo mocno zawarł chociażby Paweł Starsu, czy jeszcze przed nim bodajże Cyceron. Właśnie czynię video meliora proboque deteriora securo, czyli widzę dobro, pragnę go, akceptuję go, ale podążam za złem. Tak? To jest dla Sokratesa to było coś nie do pomyślenia. Jego charakter był na tyle silny, że był w stanie dla niego wiedzieć, to znaczy chcieć, to znaczy czynić. Tak? Ta konsekwencja była kluczowa. To poznanie zatem jest powiązane z dwoma takimi dodatkowymi pojęciami kluczowymi. Enkrateia, czyli panowanie nad sobą, zdolność do panowania nad sobą. Każdy polityk najpierw musi panować nad sobą, musi mieć władzę nad sobą samym. I ta władza daje eleuterię, czyli wolność. Władza i wolność, władza nad sobą, tak? Panowanie nad sobą i wolność umożliwia tak naprawdę rządy rozumu, wolność duszy i umożliwia tak naprawdę to, co najważniejsze w całej etyce greckiej, czyli eudaimonię, czyli szczęście. Etyka grecka była skupiona na tym, żeby człowiek był szczęśliwy. Człowiek jest zdaniem Sokratesa szczęśliwy wtedy, kiedy realizuje swoją własną naturę. Jego własną naturą duszy jest poznawanie, jest mądrość, co jest możliwe dzięki właśnie enkratei, czyli panowaniu nad sobą i wolności. Proszę Państwa, to nauczanie Sokratesa było później różnie interpretowane i to dało początek różnym szkołom filozoficznym. Weźmy Antystenesa i szkołę, którą zapoczątkował. On również przyjął Sokratesa, tak, że celem jest eudaimonia, czyli szczęście, środkiem do tego jest poznanie, poznanie daje wolność, przy czym ta eleuteria, wolność okazała się dla niego kluczowa. Wolność od czego? Od ludzi i od rzeczy. Szkoła Antystenesa zakładała, że każdy powinien być w pełni niezależny od opinii innych ludzi, ale także od przywiązania do rzeczy.
Stąd anegdota przedstawia ich właśnie jako pogardzających wszystkim, co materialne, żyjących z żebraniny, żyjących z tego, co znajdą na śmietnikach, ale też nie przejmujących się opinią publiczną, zdolnych do tego, żeby na środku agory załatwiać swoje potrzeby fizjologiczne itd., itd. Taka anegdota o Antestenesie, ktoś mu doniósł, że wielu ludzi się chwali. Się zaczął zastanawiać, a cóż złego w takim razie uczyniłem. Tak? Jego zdaniem opinia innych, opinia tłumów, to ile lajków otrzymuje, jest przestrogą. To sugeruje, że coś złego uczynił. Prawdziwa wolność zasadza się w wolności od ludzi, między innymi od opinii ludzkiej, opinii społecznej. Szkoła Antestenesa była określana jako gnicy, w zlatynizowanej formie cynicy, przy czym nie należy tego z cynizmem wiązać, dlatego że oni nie byli cyniczni, tak, w tym naszym dzisiejszym znaczeniu tego słowa. Gnicy to pochodzi od tego samego słowa, co kynologia, czyli po prostu od psów. Tak? Oni byli, żyli życiem psów, wolnych, bezpańskich psów, nie przejmujących. Rozwinęli tą ideę, no już nie tak, w nie tak hipisowskiej, powiedzmy, formie, stoicy. Jedni z najważniejszych nauczycieli etyki epoki cesarstwa rzymskiego. Marek Aureliusz, stoik, cesarz, cesarz stoik, czy stoik cesarz, filozof cesarz, czy Seneka. I wielu innych. To była bardzo wpływowa szkoła, wywarła też potężny wpływ na doktrynę chrześcijańską, etyczną doktrynę chrześcijańską, przede wszystkim no z tego względu, przede wszystkim, że nauczanie chrześcijańskie było zbyt heroiczne i do życia codziennego w państwie nie za bardzo się nadawało, stąd bardzo często ojcowie kościoła zapożyczali pewne nauki od właśnie stoików. W innym zupełnie kierunku, proszę Państwa, poszedł Arystyp. Arystyp, inny uczeń Sokratesa, który znowu oczywiście najważniejsze jest szczęście, najważniejsza jest wolność i ważne jest poznanie, przyjmował te podstawowe założenie, ale tak naprawdę celem, czy definiował szczęście jako sumę przyjemności, hedonę. Stąd oczywiście jego stanowisko określa się jako hedonizm, tak? Bo przyjemność to jest hedonę, hedonizm, dążenie do przyjemności. To po co rozum w takim razie? Otóż rozum jest, proszę Państwa, potrzebny Arystypowi przede wszystkim do tego, żeby rozróżniać przyjemności, bo przyjemność przyjemności nierówna. Są przyjemności, które przemijają i kończą się bólem głowy, kończą się problemami. Są takie przyjemności, które są tanie i można z nimi się rozkoszować w każdej sytuacji. Oczywiście to poznanie też związane ciągle musi być ukierunkowany na to, żeby zachować wolność od przyjemności, żeby nie stać się niewolnikiem swojej przyjemności, nie wpaść w nauk różnego rodzaju. Ale dążenie do przyjemności, to późniejsze szkoły, jego szkoła była nazywana cyrenaikami, natomiast później rozwinięta w okresie cesarstwa w doktrynę Epikura, Epikurejczycy, ci już rozróżniali wyższe i niższe przyjemności, nie tylko ilość przyjemności, czy trwałość, ale też wyżej cenili przyjemności duchowe. No, takim typowym epikurejczykiem jest znana, może Państwo poznać, postać Petroniusz z Quo Vadis. Tak? Nie jest ważna ta władza czy inne tego typu rzeczy. Szczęście się przeżywa wtedy, kiedy można przeczytać piękny poemat, objąć piękną eunikę. Tak? I to jest sens życia generalnie. Najważniejszym jednak, proszę Państwa, uczniem Sokratesa z punktu widzenia późniejszej filozofii był Platon. Platon, który, no, akurat Whitehead określił, że cała filozofia tak naprawdę zachodnia to są przypisy do Platona. W zasadzie myślę, że można to samo powiedzieć o socjologii, że cała socjologia to są przypisy do państwa Platona. Kiedyś, jak był na to czas, to analizowałem ze studentami całe państwo Platona i pokazywałem, że tam znajduje swojego prekursora mnóstwo najrozmaitszych nurtów i stanowisk socjologicznych, począwszy od różnych form teorii konfliktu, skończywszy na
interakcjonizmie symbolicznym i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to gdzieś tam już Platonowi przynajmniej przemknęło przez głowę. Nie twierdzę, że on wszystko szczegółowo opracował, ale można by w zasadzie podręcznik socjologii współczesnej napisać w formie przypisów do państwa Platona. Platon oczywiście cieszy się różną sławą. Ma też potężnych wrogów, na przykład u Karl Raimund Popper w swojej słynnej książce Społeczeństwo otwarte jego wrogowie. Cały pierwszy tom poświęcił demaskowaniu Platona jako prekursora totalitaryzmów, prekursora hitleryzmu czy komunizmu. No, ile jest w tym racji, to się może za chwilę trochę przekonamy. W każdym razie byłby to argument teraz troszeczkę ad personam, niekoniecznie istotny dla nas. Proszę Państwa, Platon napisał przed najważniejsze dzieło dla nas, to jest Republika, Państwo, Politeia. Różnie to jest przetłumaczone, no Politeia, czyli właśnie Państwo. To ma to dzieło mnóstwo wydań również w języku polskim, także myślę, że bez problemu Państwo je znajdą. Również można znaleźć gdzieś wydania elektroniczne. I naprawdę warto przeczytać tą książkę. To jest jedna z najważniejszych ksiąg cywilizacji zachodniej. To jest obok Biblii, Homera, obok Boskiej Komedii, paru innych dzieł Szekspira i tak dalej. To jest książka absolutnie podstawowa, żeby zrozumieć cywilizację zachodnią. Także gorąco Państwu polecam. Te różne wydania można... No tu jest akurat aparat krytyczny, który umożliwia odnajdywanie fragmentów, na przykład między oryginałem a poszczególnymi tłumaczeniami, albo też w różnych tłumaczeniach. Nie stosuje się najczęściej stron, tylko właśnie odpowiednie przyjęte już tradycyjnie oznaczenia odwołujące się do wczesnych rękopisów. Proszę Państwa, Politeia wbrew pozorom nie zaczyna się jako dialog o państwie, o sprawach politycznych, tylko zajmuje się takim bardzo abstrakcyjnym może zagadnieniem etycznym, czym tak naprawdę jest sprawiedliwość. Co to znaczy sprawiedliwość? Jak już tu widzieliśmy na poprzedniej ilustracji, to nie jest książka, to nie jest traktat naukowy, to jest dialog. Dlatego, że jak już to może kiedyś wspomniałem, Platon był świetnym literatą, ale miał pecha, że był uczniem Sokratesa. A Sokrates uważał, że filozofia tak naprawdę nie powinna się być ujmowana w książkach. Książki zabijają ducha filozofii. Filozofia żyje w dialogu, w dyskusji między uczniem a mistrzem, czy między dwoma filozofami, którzy spierają się na jakiś temat. To jest tak naprawdę filozofia i tam powinna zostać. No, a Platon lubił pisać książki, miał talent literacki i poszedł na kompromis, mianowicie stworzył dialogi i te książki tak naprawdę składają się z dyskusji. Tą dyskusję zawarł w książkach, tą postulowaną przez Sokratesa. I również w Politei mamy tego typu dialog między Sokratesem a gronem jego przyjaciół czy uczniów. I od razu na pytanie, czym jest sprawiedliwość, pojawia się kilka różnych odpowiedzi. Czy to prawdomówność, oddawanie komuś, co należy, czy wyświadczanie przyjaciołom dobra, a wrogom zła, ale też pojawia się, proszę Państwa, inne jeszcze stanowisko. Trazymacha, który twierdzi, że to, co sprawiedliwe, to jest tylko to, co leży w interesie mocniejszego. Mamy to, proszę Państwa, już zaczątek teorii prawa, która stała się później bardzo modna w czasach, czy nadal jest modna we wszystkich tych nurtach inspirowanych marksizmem. Tak, marksizm zakłada, że cała polityka jest nadbudową, która ma uzasadniać panowanie klasy dominującej, klasy rządzącej, czyli uprzywilejowanej ekonomicznie przede wszystkim. Tak? I to mamy w zasadzie te rządy mocniejszego, prawo temu służy. Sokrates się z tym stanowiskiem nie zgadza w dziele Platona, ale to umożliwia im przejście do zagadnień właśnie politycznych, do zajęcia się polityką, dlatego że w skali makro, w skali społeczeństwa, gdzie również oczywiście posługujemy się pojęciem sprawiedliwości,
lepiej ich zdaniem będzie można dostrzec, czym jest ta sprawiedliwość tak naprawdę. Zatem polityka, czyli sztuka rządzenia, no musimy określić ją poprzez wskazanie jej celu. Jaki jest cel tejże polityki? Otóż zdaniem Sokratesa polityka to przypomina sztukę lekarską, sztukę medyczną, sztukę leczenia, pomaganie innych. Także to. Natomiast Trazymach był odrębnego zdania, że jest to sztuka hodowli. Krótko mówiąc, rządzący, zdaniem Trazymacha, nie tyle przypominają lekarza, ale pasterza, który tylko pozornie dba o własne owce czy bydło, tak naprawdę myśli o własnym interesie. I jako taki argument jest, że nawet który przytacza Trazymach, że ludziom niesprawiedliwym często wiedzie się lepiej niż tym sprawiedliwym, którzy są często pomijani czy pogardzani. Natomiast łotry, wielkie kłamcy są w stanie rządzić. Sokrates odpowiada na to, wskazując motywację rządzących, że tak naprawdę nikt dobrowolnie rządzić nie chce, zwłaszcza ludzie dobrzy nie chcą dobrowolnie rządzić, biorąc jawnie zapłatę, mogą stać najmitami, po cichu czerpiąc korzyści z zysku, są określani jako złodzieje. Zaszczyty też ich niespecjalnie prawdziwych filozofów, prawdziwych mądrych, cnotliwych ludzi niespecjalnie interesują. Otóż są tylko trzy sposoby, no właśnie, to zwykli ludzie, tak? Albo za zapłatą, albo w zamian za cześć. Tym trzeba wynagradzać ludzi, którzy nie są sprawiedliwi, natomiast naprawdę cnotliwi mogą tylko tak naprawdę pod groźbą kary. Można tylko karą zmusić ludzi cnotliwych, sprawiedliwych do tego, żeby rządzili. No, smutna konstatacja. Jaka to kara? No może mniej smutna. Mianowicie największą karą dla człowieka mądrego jest to, że będzie nim rządzić ktoś głupszy od niego, ktoś gorszy. I taka groźba, że będziemy rządzeni przez gorszych od nas, jest w stanie popchnąć tak naprawdę ludzi godnych tego do sprawowania władzy. Także musi taka konieczność zawisnąć nad najlepszymi, natomiast pozostałych no, trzeba skłonić albo godziwą zapłatą, albo chociaż honorami czy czcią. Odnosi się też do pytania, dlaczego niesprawiedliwi bardzo często odnoszą sukces, dlaczego wiedzie im się lepiej. I zwraca uwagę, że nawet banda złodziei, banda gangsterów różnego rodzaju odnosi sukces tak naprawdę nie dzięki swojej niesprawiedliwości, ale dzięki swojej sprawiedliwości. Oni w swoich ramach muszą zachowywać się fair w stosunku do siebie. Jeden złodziej do drugiego. Jeśli by postępowali nieuczciwie w stosunku do siebie, byliby niesprawiedliwi, to ta grupa by się od razu rozpadła. Tutaj ilustracją może być chociażby, nie wiem na ile legendarne, na ile prawdziwe, ale pewien kodeks złodziejski czy kodeks mafijny. Nawet znalazłem gdzieś 10 przykazań Cosa Nostra, czyli w mafii sycylijskiej, które właśnie też określają pewne jasne zasady postępowania mafiozów w stosunku do siebie, do przełożonych i tak dalej. Dzięki tym zasadom własnym, pewnemu honorowi złodziejskiemu czy przestępczemu, bandyckiemu, byli w stanie osiągnąć potęgę swoją. Jak wspomniałem, prościej wykazać, czym jest sprawiedliwość w skali makro, w skali ogólnospołecznej. I tutaj właśnie zaczyna się najciekawszy fragment Politei, mianowicie pewien eksperyment myślowy Platona. Platon, znaczy tutaj oczywiście w dialogu to Sokrates występuje, tak? Ale siadają i stwierdzają, a jakbyśmy mieli założyć sobie państwo, jakbyśmy je zbudowali, tak? Jak stwórzmy sobie państwo. No, kogo byśmy potrzebowali? No wiadomo, rolników, żeby wykarmić, budowniczych, którzy budują schronienia nam, rzemieślników, którzy narzędzia przygotowują, kupców, kramarzy, pracowników najemnych. Wszystko, co niezbędne w zasadzie, chyba byśmy już mieli, tak? No, ale jeden z rozmówców Sokratesa jest niezadowolony i stwierdza, że
Gdybyś dla świń miasto budował, to w zasadzie to samo byś musiał dla nim wymyślić. Ten sam wikt byś dał, a nie inny. Mówiąc, to nie jest w pełni ludzkie jeszcze życie, tak? Zaspokojenie wszystkiego, to, co niezbędne. Co zatem marzy się temu uczniowi Sokratesa? Kogo by trzeba jeszcze wprowadzić do naszego zakładanego od zera państwa? No, rzeźbiarzy, malarzy, aktorów, tancerzy, rapsodorów, chórzystów, fryzjerów, garderobianych, kucharzy, paszteciarzy, mamki, niańki, pedagogów i wykonawców najrozmaitszych przedsiębiorców, przedmiotów zbytku. No, dzisiaj jeszcze youtuberów i celebrytów i aktorów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, aktorzy to już zostali przewidzieni przez Platona. No właśnie, ale pojawia się problem. Jak wykarmić tych ludzi, skoro mieliśmy pewną zwartą dotąd grupę ludzi, którzy byli samowystarczalni względnie? Zaraz pojawia się cała grupa ludzi, którzy w zasadzie nic nie produkują istotnego dla przeżycia. Z czego utrzymać taką gromadę? Dla Platona jest jasne. To oznacza, że musimy zagrabić innym społecznościom, innym ludziom tereny i bogactwa. Taki jest zdaniem Platona korzeń wojny między społeczeństwami, że społeczeństwa chcą więcej niż im jest tak naprawdę potrzebne do przeżycia. Dlatego, aby powiększyć swoje bogactwo, muszą ruszyć na wojnę, muszą zagarniać kolejne terytoria. No, później Platon będzie oczywiście doradzał, aby ograniczyć swoje potrzeby i ograniczyć liczebność polis. Tym niemniej na tym etapie eksperymentu myślowego pojawia się konieczność nowej grupy ludzi. Kogoś, kto będzie zawodowo tą działalnością się zajmował, czyli wojną. Czyli potrzebujemy, krótko mówiąc, strażników, tych, którzy będą walczyć. Strażnik, proszę Państwa, zdaniem Platona powinien mieć naturę psa. No, tak jak w filmie Pasikowskiego, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Dlatego, że pies ma dwojaką naturę i to ta dwojaka natura powinna towarzyszyć także strażnikom, mianowicie pies z jednej strony jest agresywny w stosunku do obcych, ale z drugiej strony jest przyjazny w stosunku do swoich. I taki musi być też pies. Problem oczywiście, że trzeba odróżniać swoich i obcych. Dlatego najważniejszą cnotą, wstępną w ogóle do tego, żeby ktoś mógł zostać strażnikiem, jest miłość wiedzy, miłość poznania. Jest szukanie mądrości, szukanie wiedzy. Tak, aby pies był zdolny do odróżniania swoich i obcych. Bo czasami oczywiście również ktoś, kto urodził się w naszym mieście, może działać na jego szkodę. Trzeba odróżnić go, tego, kto naprawdę jest członkiem naszej społeczności, od tego, kto tylko udaje. Stąd właśnie pod tym kątem będzie teraz ustanawiał całe szkolenie strażników i testowanie ich. Szkolenie strażników, proszę Państwa, opiera się, zdaniem powinno się opierać, na dwóch filarach. Z jednej strony to jest trening duszy i trening ciała. Znacie Państwo pewnie wszyscy przysłowie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Platon był odmiennego zdania. Uważał, że pierwotny jest trening duszy. Najpierw musimy ukształtować sobie duszę, żeby móc trenować ciało. No co jakby znajduje potwierdzenie w sytuacjach, kiedy ludzie często no, mają dobre intencje, na przykład na Nowy Rok. Zrzucę 30 kilo, czy zacznę wreszcie trenować i okazuje się bardzo szybko, że to są tylko pobożne życzenia, które no już po dwóch wizytach na siłowni na przykład wyparowują z kalendarza i zajmujemy się czymś innym, krótko mówiąc. To jest słabość duszy, decyduje o tym, czy trening ciała się powiedzie. Oczywiście w dużej mierze jest to, tutaj można by wyjść trochę poza Platona, tak naprawdę obydwa te komponenty są współzależne. Tak? Trening ciała wzmacnia duszę do pewnego stopnia. Trening duszy oczywiście umożliwia dalsze wzmaganie treningu ciała, także to nie musimy koniecznie stawiać tego albo-albo. Ale trzeba pamiętać, że nie da się wyłącznie jednej dziedziny swojego życia poprawić, jeśli się nie poprawi drugiego. Jeśli ktoś, zresztą za tym o skrajnościach zaraz też nam Platon powie. Proszę Państwa, trening duszy polega przede wszystkim, zdaniem Platona, na obcowaniu
z muzami, służbę muzom. Muzą, jak Państwo wiecie, to są boginie rozmaitego rodzaju sztuk kulturalnych, sztuk artystycznych, wiedzy także, historii i tak dalej. Pierwszym etapem jest obcowanie z mitami, przy czym mity, oczywiście Platon poddał cenzurze, jednak pod kątem tego, pod kątem ich wpływu wychowawczego. Uważał, że nie powinno się przedstawiać bogów jako ludzi, jako postacie, tak? Jako postacie zdolnych do czynów niemoralnych, tak samo Herosów. Bardzo ubolewał nad postępowaniem Achillesa, który zwłoki Hektora włóczył wokół Troi. To nie jest dobry przykład dla naszych strażników. Nasi strażnicy mają być kształtowani przez obcowanie z wzorcami, które ukształtują z nich dobrych obywateli, dobre postaci. Także tutaj tak jest uzasadniona ta cenzura. Cenzura pod względem wychowawczym, tak jak cenzuruje się do dzisiaj pewnie filmy różnego rodzaju przeznaczone dla dzieci. Przynajmniej się o tym uważał, że mądre prawo, mądre państwo powinno się o takie sprawy troszczyć. O jakie treści, z jakimi treściami młodzież się styka, bo treści te mają wpływ. Jeśli ktoś się opatrzy z postępowaniem niemoralnym, zwłaszcza jak się te postępowanie niemoralne gloryfikuje, tak jak mamy przecież tego rodzaju twórczość artystyczną dzisiaj dosyć modną, kiedy czarny bohater staje się główną postacią i nawet jest usprawiedliwiany, czy jak chociażby Joker ostatnio, tak? Oscarowy film, który też poniekąd wielkiego rewolucjonistę i anarchistę, czyli postać burzącą porządek społeczny, taki czy inny, postawił na piedestale, można powiedzieć, do tego stopnia, że nawet jeden z polityków przebrał się za Jokera, tak, i umieścił takie zdjęcie na Twitterze. Także takich mitów oczywiście Platon by nie dopuścił do swojego polis, raczej pokazywałby bohaterów jako wzorców. Innym bardziej zaawansowanym etapem jest oczywiście obcowanie z nauką. Nauka nie jest dla dzieci. Tutaj trzeba, zwłaszcza filozofia, dialektyka, wymaga to pewnego już charakteru, bo bardzo łatwo w młodości, jak ktoś obcuje z nauką, zacząć używać jej przeciwko autorytetom, czy generalnie zbyt wcześnie dojść do wniosku, że ja sam również potrafię być równie mądry jak dawni mędrcy chociażby. Obcowanie z muzyką również. Tutaj też Platon wprowadził konkretne regulacje. Nie każda muzyka jest równie dobra. Muzyka może też wywoływać wpływ. Tutaj cała socjologia muzyki w zasadzie zaczyna. Muzyka nie tylko uwarunkowana przez okoliczności społeczne, ale też posiadająca wpływ na okoliczności, na sytuację społeczną. I do tego oczywiście trening ciała, czyli gimnastyka przede wszystkim. Różnego rodzaju ćwiczenia, najlepiej takie ćwiczenia, które jakoś tam usprawniają w służbie wojskowej. Czyli boks, czy dzisiaj MMA, byśmy powiedzieli, różnego rodzaju strzelectwo, czy z łuków, czy z broni palnej dzisiaj, czy różnego rodzaju rzucanie, tak, miotanie różnych przedmiotów itd., itd. Też ciekawe są uwagi Platona na temat medycyny. Uważa, że medycyna powinna być w zasadzie ograniczona do tego, że interweniuje w sytuacji choroby, ale celem jej jest nie tyle ratowanie życia czy podtrzymanie życia, no chyba że w pewnym rozumieniu tego pojęcia, ale przywrócenia człowieka społeczeństwu. Nie powinna się medycyna zajmować długotrwałym podtrzymywaniem wegetacji czyjejś, kto nie będzie już w stanie przysłużyć się społeczeństwu jako takim, nie będzie mógł w stanie wrócić do normalnego życia. Lekarz ma wyciąć co wyrosło, przypalić, dać tabletki i niech człowiek wraca do pracy. Tak to Platon widział, no, z dzisiejszego punktu widzenia heterodoksyjne bardzo stanowisko. Proszę Państwa, oczywiście kluczowe tutaj jest grecka równowaga, zachowanie umiaru w obu tych dwóch rodzajach treningu. Dlatego, że przesada w jednym z nich, albo nieobecność nawet drugiego, może prowadzić do skrajności, których no, powinniśmy, zwłaszcza w szkoleniu strażników, unikać.
Jak ktoś przesadzi z treningiem duszy, to przekształca się z naszego psa obronnego właśnie w takiego przytulaska, maskotkę, pudelka pięknego, ale nie nadającego się za bardzo do zadań, do którym strażnik powinien być przeszkolony. Z drugiej strony, jak ktoś przesadzi wyłącznie w treningu ciała, nie będzie harmonizował go służbą muzą, to przekształci się oczywiście w bydle bezmyślne, agresywne, nie tylko na obcych, ale na każdego, gotowe użyć agresji w stosunku nawet do swoich. Także to, tych dwóch skrajności Platon radził unikać w szkoleniu strażników. Po przeszkoleniu strażnicy powinni być poddawani egzaminowi przede wszystkim pod kątem następującego kryterium, ich wierności prawdzie. Przede wszystkim wierności prawdzie o tym, co jest dobrem społecznym, dobrem naszego społeczeństwa, ale trzeba nasze społeczeństwo bronić, zatem trzeba przy tym wytrwać. W jaki sposób zatem ludzie mogą odchodzić od tego słusznego przekonania o wspólnym interesie całości, albo na skutek oszukaństwa, czarodziejskich zabiegów, albo gwałtu. Oszukaństwa, czyli właśnie do tego potrzeba znajomość erystyki, żebyśmy się nie dali omotać, żebyśmy nie dali się uwieść słowom czy fake newsom różnego rodzaju, tylko dochodzili do rzeczywistości. Czarodziejskie zabiegi to są odwoływanie do emocji. To nie dotyczy tylko stosowanej przez wszystkie wywiady, na przykład wywiadowczej prostytucji, tak na przykład uwodzenia przez wyszkolone agentki do zadań specjalnych, łóżkowych, istotnych funkcjonariuszy państwowych różnych państw, ale też przez uwodzenie finansowe czy zastraszanie różnego rodzaju. To są wszystko oddziaływanie na emocje danego strażnika, które to ma oddziaływanie doprowadzić go do porzucenia prawdy i przejścia na służbę kłamstwu. No i gwałt, czyli przemoc bezpośrednia, która ma też taką moc, tak? I tutaj na tortury różnego rodzaju również nasz strażnik powinien być przeszkolony i pod tym kątem też jest egzaminowany. Po tym egzaminie oczywiście musi dojść do pewnej selekcji wśród strażników, dlatego że należy wybrać wśród nich elit, czyli tych, którzy faktycznie będą zarządzać państwem, oddzielić ich od po prostu strażników wykonawczych różnego rodzaju, czyli wybrać oficerów i oddzielić ich od kaprali stójkowych różnego rodzaju, czy szeregowych po prostu działaczy. I tutaj wskazuje na kryteria, które mają nam pomóc w wyborze. Myślę, że to są kryteria, które powinniśmy też stosować, kiedy my wybieramy strażników naszego państwa, czyli w wyborach demokratycznych warto się przyjrzeć tego typu kandydatom różnego rodzaju, czyli no pewnie żaden w pełni nie spełni kryteriów platońskich, ale przynajmniej możemy jako pewną skalę ułożyć sobie i oceniać. Tak? Powinni przede wszystkim nienawidzić fałszu i miłować prawdę. Muszą czerpać z duszy swoją rozkosz, czyli z poznania, czyli tutaj usytuować swoje główne namiętności, główne motywacje w sferze poznawczej, a nie z ciała. Umiarkowanie i brak chciwości grosza. No, umiarkowanie to jest klasyczna cnota grecka właśnie. Powściągliwość, umiarkowanie. Chciwość grosza to jest, otwiera oczywiście. Dziecka, ale no właśnie są sytuacje, kiedy trzeba myśleć o całości, kiedy trzeba poświęcić interes jednostek, nawet pewnych grup społecznych, ekstremalne sytuacje, ale mimo to właśnie podjąć pewną decyzję, która uratuje całość, uratuje strukturę, uratuje populację. W tych kategoriach prawdziwy mąż stanu powinien myśleć, a nie wzruszać się każdą jedną historią. Także to jest zdolność, którą Platon tutaj wyróżnia. Patrzeć z perspektywy góry, z perspektywy całości bytu w całym czasie. To jest
bardzo trudne, zwłaszcza jeśli mamy jakąś osobistą historię przykrą, która nas spotyka, ale no, ta zdolność się przejawia nawet wśród zwykłych ludzi. Pamiętam kiedyś, bodajże w jakiejś kanale telewizyjnym, już teraz nie pamiętam, w którym był krótki wywiad przeprowadzony z matką jednego z żołnierzy polskich, którzy zginęli akurat na misji w Iraku. I myślę, że właśnie tą cnotę u niej się dało dostrzec. Ona coś takiego powiedziała, że no wprawdzie ja jako matka czuję wielki ból, ale rozumiem, że dla dobra państwa jego ofiara była konieczna, czy coś w tym rodzaju. Już teraz cytuję zupełnie z pamięci po kilkunastu, może nawet latach. To już dokładnie nie wiem, ale pamiętam, że bardzo mocno uderzyło mnie to, ten jej mężny dystans do własnego cierpienia. Czyli no to jest, zresztą stoicy później opracowali taki rodzaj medytacji. Wydaje nam się, że nasz życiowy problem jest wielki, nas przytłacza, no to spójrzmy sobie na Google Earth, można taką animację zrobić sobie, pomniejszyć nasze miasto, nasze państwa, w końcu zobaczyć naszą kulę ziemską, w jakiej to perspektywie jest, a później w drugą stronę, nasz Układ Słoneczny, nasza galaktyka, nasz Układ Słoneczny jako jeden z kilkuset chyba miliardów układów w tej galaktyce, a nasza galaktyka jako jedna z kilku miliardów, czyli też może nawet kilkuset miliardów w całym wszechświecie. To jest dopiero miara naszego gigantycznego problemu. No i tak, my żyjemy kilkadziesiąt lat, a czas, nasza ludzkość chociażby tak żyje już od stu kilkudziesięciu tysięcy lat. Z tej perspektywy warto czasami spojrzeć, żeby nie uważać, że ja jeden jestem pępkiem świata. Po mnie przyjdą inni, przede mną żyli inni, którzy znosili gorszy trud niż ja. Potrafi być miły, łagodny i życzliwy dla ludzi. Nie jest arogancki, chamski. No chyba, że dla wrogów, tak? Bo tutaj trzeba to rozgraniczyć jakby. Ale dla zwykłych ludzi z ulicy, tak? Dla ludzi nawet niegrzecznych, nawet prostackich. Trzeba, prawdziwy strażnik powinien zachować się wyrozumiałością, rozumieć ograniczenia zwykłego pana Jasia z podbudki z piwem, tak powiedzmy, czy jak dzisiaj się mówi Grażyny i Janusza, tak? To są pogarda dla nich jest czymś niegodnym strażnika. Strażnik ma im służyć, strażnik ma jest na żołdzie u nich, tak zobaczymy zresztą zaraz. Dalej. Nauka ma mu przychodzić z łatwością. To jest bardzo ważne, dlatego że no, trudno kochać naukę, jeśli sprawia nam ból uczenie się. Nic, co jest bardzo trudne, jest sam proces uczenia, tak? Jeśli jest bardzo dla nas trudny, uciążliwy, musimy się zmuszać, musimy bat nad sobą jakieś stawiać, kary sobie dawać za... No to ten ktoś tak naprawdę nie będzie kochał nauki. Także te jednostki należy wybierać do tej elity, elit strażników, które kochają się uczyć, które lubią to, lubią dociekać, lubią dowiadywać się nowych rzeczy. Oczywiście Platon przedstawia też cały szereg wielu innych zaleceń, ale już teraz to pominiemy. Przejdziemy teraz do podsumowania w zasadzie jego rozważań. Wszystko to miało zmierzać do tego, żeby wypracować nam koncepcję sprawiedliwości i na gruncie społecznym wypracował model, który jest jednocześnie odpowiednikiem ułożenia sił osobowości w człowieku. Tak jak w człowieku sprawiedliwość ma polegać, jego zdaniem, na tym, że rozum przy pomocy temperamentu włada nad rządzami, tak samo w społeczeństwie, jak zobaczymy. Jeszcze tylko wyjaśnię te pojęcia, bo może nie jest jasne, a rozum to chyba jest jasne, co to jest, ale co to jest ten temperament. Temperament to jest, nie chodzi o te typy temperamentu, melancholijny czy inny tam. Temperament to jest pewna hardość człowieka, pewna twardość, pewna jego zdolność do powiedzenia nie, walnięcia pięścią w stół, to jest pewna wojowniczość, pewna zadziorność, tak? To jest ta siła napędowa, wojownicza w człowieku, która umożliwia mu walkę o swoje, przebicie się, walkę z sobą również, tak? Stanięcie się ponad sobą, zrobienie jeszcze jednej pompki więcej niż ostatnio zrobiliśmy i tak dalej.
Narządza to oczywiście wszystko to, co chcielibyśmy, co nam się wydaje miłym i przyjemnym, jak sobie dogodzić, tak najrozmaitsze w tej rządze. To jest w liczbie mnogiej, to nie jest jedna rządza, to jest wiele różnych rządz, jak to zresztą zobaczymy. I odpowiednikiem tego w społeczeństwie jest sytuacja, w której na czele są filozofowie. Filozofowie, przypominam, wybrani spośród strażników, więc to nie są tacy filozofowie, jakbyśmy dzisiaj mogli ich znaleźć w większości pewnie w instytutach filozofii, ale raczej ci filozofowie, którzy no, jednocześnie są wojownikami. Tak? To są ci, którzy już przeszli przeszkolenie strażnicze, wojskowe i potrafią też walczyć, nie tylko filozofować. Oni łączą te dwie cnoty. Pod nimi natomiast cała ta warstwa strażników wykonawczych już powiedzmy, którzy potrafią użyć również siły, ale w trosce o cały lud, który tutaj jest w zasadzie pozostawiony. Te założenia wszystkie socjotechniczne Platona, one dotyczą w zasadzie wychowania strażników. On nie zajmuje się specjalnie, nawet chyba w ogóle się nie zajmuje tym, jak ma się wychowywać lud. Lud ma się sam wychowywać, patrząc na strażników. Strażnicy są ich wzorem, autorytetem. O tyle może ten aspekt jest uwzględniony, natomiast generalnie skupię się na strażnikach. Jak ukształtować strażników? I ten model ułożenia sił społecznych, a także sił osobowości, określa jako arystokrację. Arystoi, czyli najlepszy, kratein, czyli właśnie rządzi, kontroluje. To jest jakby ustrój optymalny, idealny, zdaniem Platona, przynajmniej w tym dziele. Tak? Później trochę w kolejnym dziele prawa, jak zobaczymy, zmienił stanowisko, ale póki co w państwie, w Politei, to jest, uważa, najlepsze ułożenie sił społecznych, żeby ci najmądrzejsi spośród ludzi dysponujących siłą rządzili przy pomocy tych, którzy dysponują wyłącznie siłą. Tak samo osobowość człowieka powinna być zbudowana, że rozum rządzi przy pomocy temperamentów, bo sam rozum nie jest w stanie uporać się z rządzami. Trzeba trochę siły osobowości, trzeba samozaparcia, zdolności do narzucenia sobie, do powiedzenia nie swoim własnym rządom. Bez temperamentu rozwiniętego, bez pewnej siły, tak to się nie uda. Człowiek taki będzie ulegał co chwilę pokusom różnego rodzaju. Znaczy, że tu już jest pewien postęp w stosunku do Sokratesa, który nie widział tego problemu. Platon widzi, że to trzeba najpierw człowiekowi rozumowi dać narzędzie do władania nad rządzami. To jest właśnie ten temperament. I proszę Państwa, co ciekawe, zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądała ewolucja ustrojów, ale dla Platona, i to widzimy właśnie w jego opisach poszczególnych faz przekształceń tych ustrojów, tego ustroju arystokracji w inne ustroje i tak dalej, że współokreślone są te trzy poziomy: jednostka, rodzina i państwo. Również struktura rodziny może być lepiej lub gorzej ułożona, relacje między dziećmi, rodzicami, między mężem a żoną. One poniekąd też odzwierciedlają ten element, tą strukturę, chociaż aż tak dokładnie tej analogii nie przeprowadził, ale w każdym razie pewien rozkład w rodzinie skutkuje później rozkładem w polis, polis kształtuje jednostki, jednostka przenika do rodziny i tak dalej. To jest wszystko wzajemnie powiązane, te elementy na siebie. Jak właśnie zachodzi ta ewolucja tutaj w nawiasie, bo to nie jest, to raczej by u Platona to, przykro wiadomość, to jest raczej dysolucja, to jest raczej degeneracja, historia degeneracji. Dlatego, że punktem wyjścia jest dla niego ustrój idealny, czyli właśnie ustrój, w której filozofowie rządzą przy pomocy wojowników nad ludem. Tu akurat może bardziej schemat osobowość przedstawia, czyli rozum przy pomocy temperamentu rządzący rządzami. I to jest model arystokratyczny. Natomiast on ulega degeneracji w model, w którym temperament bierze górę. To jest model, w którym ktoś, elita społeczna zaczyna
lekceważyć studia, lekceważyć filozofię, naukę, szukanie mądrości, kiedy specjalizuje się w walce, w turniejach, w tym chce być dobra, wypiera w związku z tym rozum, aczkolwiek już pojawia się tam skrycie, kultywowany kult pieniądza, powiada. Oni już zaczynają myśleć o własności. O ile w arystokracji Platon zakładał, że rządzący nie posiadają własności prywatnej. Oni są wyłącznie na żołdzie. Jest im opłacany systematyczny żołd. Posunął się nawet do tego, że nie mają własnych rodzin. Tak tam jest odpowiedni program, jak odpowiednio łączyć w pary członków strażników, bo akurat tutaj był zwolennikiem równouprawnienia kobiet i mężczyzn. Strażniczki, jak i strażnicy mieli równy dostęp do tej elity, jeśli przeszli egzamin oczywiście. Chociaż strażniczki miały mieć trochę lżejsze zadanie, ale równe rangą, powiedzmy. Natomiast generalnie nie było czegoś takiego u Platona. Tutaj wzorował się chyba na Sparcie, czy nawet zradykalizował pewne rozwiązania spartańskie. Nie było czegoś takiego jak rodzina, jak trwałe pary, trwałe małżeństwa, nawet wśród arystokracji, znaczy wśród strażników rządzących w tej arystokracji. Bo ludem się, jak mówię, tutaj nie kłopotał za bardzo. Oni mieli być wspólnie jedną wielką rodziną, pary dobierane przez, sterowane oczywiście losowania, zgodnie z myślą eugeniczną. Uważał Platon, że trochę to jest nierozsądne, że myślimy, używamy mózgu do tego, żeby na przykład w czasie łączenia w pary naszych zwierząt hodowlanych, tak, natomiast nie kłopoczymy się za bardzo tym, jak się nasi ludzie rozmnażają i pozwalamy im swobodnie dobierać się w pary. No tutaj Arystoteles będzie się później mocno nie zgadzał z Platonem, no ale to nie jest w tej chwili istotne. Także ustrój, w którym ta rządza, nie rządza, tylko temperament, po grecku time, czyli właśnie ta zadziorność, ten charakter, ten honor też, po polsku może powiedzieć, ta honorowość, taka rycerska, bierze górę, ten ustrój określa jako timokracja w związku z tym. On też nie trwa długo, dlatego że właśnie te bogactwo najpierw wstydliwie jeszcze zaczynają gromadzić, tak samo rozumu jeszcze zupełnie nie wyrzucają, lubią posłuchać czasem poetów czy filozofów, ale nie dają im już rządzić w timokracji. To są rządy wojowników, natomiast ulega to wkrótce przekształceniu w rządze pieniądza. Krótko mówiąc, jedna z tych rząd, rządza pieniądza, dochodzi do panowania. Podporządkowuje sobie temperament i rozum. To nie jest jeszcze wyrugowanie zupełnie temperamentu i rozumu, to jest używanie ich. W jaki sposób? No, temperament chociażby jest używany przez rządzę pieniądza do tego, żeby oszczędzać. Pewne samozaparcie jest potrzebne, żeby nie wydać wszystkiego. Ja oszczędzam po to, żeby mieć więcej i coraz więcej. Po co? Nieważne, żeby mieć więcej. Tak? To jest taki ascetyzm. Tutaj znowu przypis ze współczesnej socjologii, co etyka protestancka, a duch kapitalizmu, ta książka Maxa Webera opisuje, jak to się wykształciło. Ta mentalność ascezy kapitalistycznej we współczesnej Europie, Platon jakby tutaj daje, uważa, że naturalny protestantyzm nie był do tego aż tak potrzebny. Rozum również się przydaje w zdobywaniu pieniędzy, wymyślenie nowej branży, nowego produktu, techniki marketingowej oczywiście. Także ten ustrój Platon nazywa oligarchią, czyli rządami najbogatszych, rządami mniejszości bogatych, tych, którzy ustalili czas jakiś cenzus majątkowy uprawniający do działania w polityce, natomiast reszta przynależy do biedoty i to tak naprawdę Platon zauważa, że w takim społeczeństwie istnieją dwa państwa. Państwo bogatych i państwo ubogich, które już w zasadzie nie ma ze sobą nic wspólnego. I takie państwa są bardzo zagrożone właśnie w sytuacji wojny, dlatego że wrogowi bardzo łatwo przekupić lud przeciwko oligarchii, albo oligarchię przeciwko ludowi, doprowadzić do wojny domowej i rozbić takie społeczeństwo, ostatecznie osłabić i podbić. I mamy, proszę Państwa, sytuację, kiedy ta rządza pieniądza już słabnie, kiedy staje się po prostu jedną z wielu rządz, które wzajemnie walczą o dominację w człowieku, wchodzą do jednostki teraz
i generalnie taki człowiek raz chodzi na siłownię, innym razem się bawi, chce być gwiazdą rockową, jak powiada. No, Platon to opisuje oczywiście w odniesieniu do swoich warunków, ale brak jakiejkolwiek stałości, jakiegoś jednego sensu życia w życiu takiego człowieka, czegoś, czemu on by się oddał. Bo zgodnie z nastrojem raz chce iść na wojnę, raz chce zawierać pokój, raz się oddawać malarstwu, innym razem robi interesy. Taki ustrój przeniesiony w skalę makro nazywa Platon demokracją. Demokracja to jest sytuacja pełnej wolności, gdzie wolność jest na prawo i lewo, niereglamentowana. Zresztą nie wiem, czy mam tu jakiś cytat taki. O, na przykład. Zaczyna się to od rewolucji generalnie, demokracja zanim Platona. W momencie, kiedy na przykład zachodzi wojna, właśnie chudy i opalony człowiek ubogi stoi na polu bitwy w szeregu obok bogacza, który się w cieniu miękko chował, a ma na sobie dużo nieswojego sadła. I tamten widzi, jak temu oddechu brak i nie wie, którędy się ruszyć. Wtedy jak myślisz, czy on dojdzie do przekonania, że tacy bogacą się dzięki temu, że się ubodzy boją i nie mają odwagi, więc jak się zejdą sami z sobą, wtedy jeden drugiemu podaje hasło, nasi panowie to w ogóle nic, tak? Uświadomienie sobie nędzy tych oligarchów, tych bogaczy, prowadzi do rewolucji. W rezultacie mamy właśnie mamy wojnę domową bogatych z ubogimi, gdzie bogaci zwykle szukają pomocy w zaciężnych wojskach, ubodzy też u innych jakichś państw, które sprzyjają ubogim. I ostatecznie nastaje demokracja. W rezultacie tej rewolucji jednych bogaczy zabijają, jednych bogaczy wyganiają z kraju, a pozostałych zostawiają jako takie owce do strzeżenia. I charakteryzuje takimi słowami demokrację Platon. Pełno jest wolności w państwie i wolności słowa. Wolno każdemu robić, co mu się podoba. Każdy sobie tam urządza życie według własnego widzimisię. Generalnie porównuje ten ustrój do pstrego płaszcza malowanego we wszystkie możliwe kwiatki. Nie ma tu obowiązku rządzenia, jeśli ktoś się nadaje do rządzenia, ani obowiązku podlegania dla tych, którym się to nie podoba. Czy jeszcze nie widział w takim państwie ludzi skazanych na śmierć albo wygnanie, którzy mimo to siedzą na miejscu i kręcą się po mieście, jakby się nikt o takiego nie troszczył, jakby go nikt nie widział, czyli bezkarność dla przestępców. Tutaj mamy bardzo taki negatywny oczywiście obraz demokracji, później go trochę złagodzi w kolejnym piśmie swoim. W każdym razie państwo takie szanuje każdego, byleby tylko oświadczył, że kocha lud. I omawia tam cały szereg najrozmaitszych sfer życia, relacji między rodzicami a dziećmi, gdzie rodzice się spoufalają z dziećmi, starają się być kumplami dzieci, tak samo nauczyciel w stosunku do rodziców, do uczniów. Wstyd nazywają naiwnością, wyganiają go, panowanie nad sobą nazywają brakiem rysów męskich, umiarkowanie itd., itd. Także folgują swoim pożądaniom, jak się nadarzy. Raz się pije, upaja muzyką fletów, to znów pije tylko wodę i odchudza się, bo znów zapala się do gimnastyki. Bywa, że nic nie robi, o nic nie dba, potem, że niby zajmuje się filozofią. Często bierze się do polityki, porywa się z miejsca i mówi byle co i to samo robi. To jest generalnie, proszę Państwa, opis bardzo krytyczny, zabarwiony troszeczkę żółcią, chociażby z tego względu, że Platon pamiętał, co się stało z najmądrzejszym człowiekiem, jakiego znał, czyli z Sokratesem, który w wyniku decyzji demokratycznego rządu musiał popełnić samobójstwo, został skazany na śmierć. Tak? Że troszeczkę tutaj w tym widzimy, ale myślę, że to jest dobry kontrapunkt dla właśnie różnego rodzaju pochwał na rzecz demokracji, które no, na co dzień oczywiście słyszymy, ale także z czasów starożytności, chociażby jak w mowie Peryklesa. Mamy tutaj drugie spojrzenie, krytyczne maksymalnie. Ale to nie, jest jedna rzecz w demokracji dobra, mianowicie ta, że nie jest to ustrój najgorszy z możliwych. Najgorszy z możliwych jest, proszę Państwa, ustrój, który nazywa Platon tyranią.
Ten ustrój rodzi się w ten sposób, że jedna z owych nieokiełznanych rządz w pewnej jednostce dochodzi do władzy. Ktoś taki ma obsesję, ktoś taki daje się opętać jakiejś jednej rządzy, jednej namiętności swojej. W rezultacie podporządkowuje tej jednej namiętności wszystko. Oczywiście poprzedzone to jest całym okresem degeneracji demokracji, kiedy właśnie opowiada o wolności nierozcieńczonej, rozlewanej wszędzie, o rozkładzie autorytetów różnego rodzaju. Osadnik robi się równy osiadłemu, a osiadłe obcemu, tak, czy uchodźcy różnego, czy imigrantowi. Zrównanie praw, nie ma tutaj rozróżnienia. W szkole nauczyciel boi się uczniów, zaczyna im pochlebiać, uczniowie nic sobie nie robią z nauczyciela. Tak samo ze służby, która ich doprowadza do szkoły, starzy upodniemiają się do młodych, by nie wyglądać ponuro. Niewolnice cieszą się takim samym wolnością jak i właściciele, pełne równouprawnienie w relacjach między płciami. A nawet jeśli chodzi o zwierzęta, które ludzie chowają, to o ile są bardziej swobodne tam niż gdzie indziej. Po prostu, zapraszam, suki prowadzą się tam zgodnie z przysłowiem całkiem tak jak ich panie. A zdarzają się też konie i osły, przyzwyczajone do tego, żeby się poruszać po drogach bardzo swobodnie i z godnością i wpadają na każdego przychodnia, jeśli im nie ustąpi. To już zostawiam Państwu przyrównanie to do rzeczywistości nas otaczającej, na ile diagnoza Platona jest trafna i opisuje faktycznie pewne formy. No, Platon określa to jako zdegenerowanie demokracji, tak? Czy to nazwiemy degeneracją, czy stanem pożądanym, to już zostawiam oczywiście Państwu. W każdym razie też istotne jest, że dusza obywateli takich robi się tak delikatna i wrażliwa, że choćby im ktoś tylko odrobinę przymusu próbował narzucić, gniewają się i nie znoszą. To również myślę, że jest bardzo aktualna sytuacja w momencie, kiedy właśnie lansuje się częstokroć teorię mikroagresji, tak, czy każde, no, nawet mówienie obiektywnej prawdy może być odebrane przez pewne grupy jako agresja, czy mikroagresja. W każdym razie ten właśnie upadek demokracji płynie z nadmiaru wolności. Nadmiar wolności prowadzi do przerodzenia się w swoje przeciwieństwo. Dzieje się to za sprawą grup trutniów, jak to określa, czyli różnych próżniaków, rozrzutników, cwaniaków, którzy wszędzie sieją nieporządek. Ostatecznie wynoszą oni na tron jednostkę, która, krótko mówiąc, chce już wprowadzić porządek, chce zaprowadzić porządek, ale tak naprawdę właśnie jest to jednostka opętana jakąś jedną rządzą, dyktatorska, czy tyrańska jednostka. W stosunkach zewnętrznych ta jednostka zawsze wszczyna wojny, chce wojen, dlatego że wojny umożliwiają wprowadzenie większej kontroli społecznej oczywiście. I tutaj z gromady najbliższych sobie ludzi tworzy służby specjalne swego rodzaju, czy taką grupę wilków, jak to powiada Platon, którzy służą mu jako instrument bezpośredniego terroru nad całą resztą. Tak, jak bardziej Państwo zainteresowani, to odsyłam do lektury, bo naprawdę warto przeczytać 8-9 księgę państwa Platona. Tam ta dysolucja, czy ta degeneracja jest szczegółowo opisana. I jak mówię, na trzech poziomach. Od jednostki przez rodzinę do polis i z powrotem, jak to się toczy. W późniejszej twórczości Platon troszeczkę z przychylniejszym okiem spojrzał na demokrację. Ale znajdujemy tam również bardzo ciekawe obserwacje alternatywne, nieco do tego, co przed chwilą powiedzieliśmy o genezie demokracji. Otóż Platon uważa, że demokracja tak naprawdę, co ciekawe dosyć, zaczęła się w teatrach. W teatrach, w dziedzinie sztuki, w dziedzinie kultury, na koncertach, na różnego rodzaju nurtach muzycznych i tak dalej. Powiada, że tam właśnie w sferze kultury zaczynają muzycy, dramaturdzy żywić przekonanie, że w ich kryteriach, w ich dziedzinach nie ma obiektywnych kryteriów dobra, piękna, wartości artystycznej. Nie da się tego ocenić, jak mówi znane przysłowie, o gustach się nie dyskutuje. Jeśli takie przekonanie zaczyna panować w kulturze, to już zaczyna się
rozkład. Już nie można oceniać, że nie wiem, umcy jest gorsze od Bacha na przykład, czy od Metalliki nawet, tak? Jeśli to wszystkie gatunki muzyczne są sprowadzane do jednego poziomu, wszelkie poziomy wykonania wirtuozerii instrumentalistów i tak dalej są zredukowane do gustów, wtedy oczywiście publiczność zaczyna dochodzić do głosu, już niekoniecznie wykształcenie muzyczne, czy pewne obycie muzyczne, czy gust muzyczny jest istotny, ale jak powiada, widownie w teatrze dawniej milczące zaczęły rozbrzmiewać krzykami, tak jakby zebrane tłumy znały się na tym, co piękne jest w sztuce lub nie, i zamiast tego, żeby rządzili najlepsi, rozpanoszyły się teraz podłe rządy teatralnej publiczności. W przekonaniu bowiem, że są dość mądrzy, nie obawiali się już ludzie niczego, a z tej ich pewności zrodziła się bezczelność. To bowiem, że ktoś nadmiernie w sobie zadufany, butnie lęka się sądu człowieka mądrzejszego od siebie, jest właśnie tą nieszczęsną bezczelnością, która wyrasta na podłożu zbyt rozzuchwalonej wolności. Proszę Państwa, wydaje się dziwna teoria. Demokracja rodzi się z teatru, z widowisk, z nurtów muzycznych, z ocen estetycznych. Stanie się to mniej dziwne na późniejszych naszych wykładach, kiedy przyjrzymy się temu, co Jürgen Habermas później zaczął, no to cytowałem, nie będę tego jeszcze raz puszczał, w swojej fundamentalnej dla naszego wykładu też książce o strukturalnych przeobrażeniach sfery publicznej. On właśnie pokazywał, jak się współczesna demokracja rodziła i myślę, że przypomnimy sobie wtedy sugestie Platona. W prawach, czyli w tym ostatnim swoim wielkim dziele, zawarł też pewną koncepcję ustroju idealnego. I ona się już różni od tej pierwotnej koncepcji arystokratycznej. Tutaj Platon już bardziej uwzględnia empiryczne wymogi czy empiryczne ograniczenia. Przede wszystkim uważa, że tak naprawdę ustrój idealny to jest ustrój mieszany. Ustrój składający się z pewnych elementów monarchii i pewnych elementów demokracji. Odpowiednio przyrządzonych, odpowiednio zmieszanych. Może zniknę na chwilę. To państwo wolne, rozumne i związane przyjaźnią. W takim państwie rządzący, reprezentujący czynnik rozumności, nie może stosować przemocy w stosunku do rządzonych. Jeśli to ma być związane przyjaźnią państwo, to musi tutaj przemoc być zastąpiona przez perswazję. Muszą przekonywać. Obywatele muszą być przekonani o słuszności prawa, które ma nad nimi rządzić. I w tym samym Platon wprowadza do swojego państwa nową sferę wolnej debaty o sprawach publicznych. To już nie Rada Mędrców decyduje w swojej strażniczej wieży, jak rządzić ludem, ale trzeba przekonać także rządzonych do tego. Platon jest daleki od uznania prostej, demokratycznej równości, dlatego przede wszystkim, że zdolności kierownicze nie są równo rozmieszczone wśród ludzi. Są ludzie obdarzeni tymi zdolnościami kierowniczymi i są ludzie, którzy no, nie mają ich w nadmiarze, czy w ogóle ich nie mają. Zatem pełna równość w rozumieniu demokratycznym nie byłaby wskazana jego zdaniem. Uważa, że zastąpić ją należy równością proporcjonalną, czyli zależną od tego, jakie kto ma zasługi, jakie kto charakteryzuje się jaką cnotą, jak daleko ktoś zaszedł na drodze cnoty. I w zależności od tego taki wpływ mu się przyznaje do rządzenia. Ze względu jednak na konieczność zapobieżenia niepokojom w państwie, a te się zawsze pojawią, gdy kiedy jakaś grupa jest zupełnie wykluczona z rządzenia, z udziału w rządach, dopuszcza w pewnym ograniczonym zakresie także zastosowania zasady prostej równości, przy czym ona miałaby być wyrażona w losowaniu. Losowanie daje faktycznie pełną równość. Każdy ma równą szansę bycia wylosowanym na jakiś tam urząd. Przy czym te urządy oczywiście będą
odpowiedniej wadze. Cały projektowany jego ustrój ma być oparty właśnie na kombinacji losowania, wyborów, reprezentacji z dużym naciskiem na kadencyjność, na zmienność. Zwykle sprawowanie urzędu trwa rok, więc w przypadku niektórych urzędów to nie narobi się przez rok wystarczająco dużo szkód, żeby to było, nawet jak ktoś zostanie wylosowany, nieadekwatnie. Wprowadza też wymóg lustracji do niektórych urzędów, zwłaszcza tu mówię o kapłanach. Czy należy sprawdzić, czy przodkowie tych kapłanów nie splamili się jakąś zbrodnią wobec bogów. I co dodaje kolejną ważną, istotną zasadę, mianowicie sędziowie i urzędnicy nie są bezkarni, mogą być pociągani do odpowiedzialności, można się odwoływać od ich wyroków, od ich decyzji. Za wyjątkiem jednym, mianowicie, i tutaj wprowadza ten element monarchiczny, to jest stanowisko najwyższego sędziego. Musi być ktoś, kto przetnie dyskusję, czy zakończy dyskusję. Nie może być tak, że odwołujemy się w nieskończoność. Musi być ktoś, kto to ostatnie zdanie wypowie. I tak wygląda zasadniczo ustrój przedstawiony w prawach Platona. Na dzisiaj może, proszę Państwa, skończymy, bo już dosyć długo mówiłem. Myślę, że Arystotelesa, ucznia Platona, zostawimy sobie następnym razem. Platon i Arystoteles, proszę Państwa, należą do ludzi, uczonych, których nawet Karl Raimund Popper uważa, że można spokojnie postawić na półce obok klasyków socjologii. To już są socjologowie, jego zdaniem. No, jest on, niezależnie od tego, jakie miał poglądy polityczne, czy co myślał o poglądach Platona, jest teoretykiem filozofii nauki, więc jakiś tam autorytet mimo wszystko jest. Wkrótce nagram kolejną część o Arystotelesie. Do zobaczenia. Trzymajcie się zdrowo i zostańcie w domu.